Keto Wtorek, odcinek 77. Klapsa nie ma, ale jest prawie skończona kuchnia, więc wybaczymy sobie, mam myślę, ten trochę inny wstęp. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy o tym, czy jest taka metoda, żeby zmniejszyć ilość węglowodanów w warzywach. Szczególnie jeżeli jesteśmy na ketoadaptacji, kiedy musimy pilnować tego limitu węglowodanów dziennego, no to co możemy zrobić, żeby tych warzyw na przykład móc zjeść więcej? Zapraszam. Słuchajcie, pierwszy raz nagrywam z kuchennego studia. Nie wiem jeszcze jak z oświetleniem. Mam tutaj lodówkę, którą trochę ja słyszę, więc nie wiem, czy Wy też jej nie usłyszycie. Muszę się jeszcze z tym miejscem dotrzeć. No ale keto wtorek keto wtorkiem, więc jedziemy z tematem. To nie jest wcale żadna cudowna, magiczna metoda, ale rzeczywiście jest to możliwe. I pewnie wielu z Was się zorientowało, że chodzi mi o kiszenie. Kiszenie warzyw, a nawet owoców, jest to metoda, która pozwala nam właśnie zmniejszyć ilość węglowodanów w produkcie. Jak to się dzieje? Podczas kiszenia zachodzi proces fermentacji. Bakterie fermentują cukry proste, zawarte na przykład w takim ogórku i zamieniają te cukry w kwas mlekowy. Dzięki temu takie kiszonki mają świetne działanie, takie probiotyczne, dobre dla naszych jelit i są w ogóle bardzo zdrową opcją. No już szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy też dostęp do świeżych warzyw mamy mocno ograniczony. I teraz, jeżeli mamy ogórka i go ukisimy, no to właśnie te cukry, które były w tym ogórku, się zamieniają w kwas mlekowy i ma taki ogórek więcej błonnika, a nie ma tyle węglowodanów. Jak na przykład popatrzymy, ja tu akurat nie mam kiszonej kapusty, ale mój tata robi świetną kiszoną kapustę i mam ją w lodówce. Taka kapusta świeża będzie miała w jednej szklance około 4 gramy węglowodanów. Natomiast jeżeli ją ukisimy, to tamtych węglowodanów prawie w ogóle nie będzie. Więc jak widzicie, łatwo możemy w ten sposób zwiększyć ilość warzyw, które jemy, a jednocześnie nie zwiększać ilości węglowodanów. Ja nie ukrywam, nie jestem mistrzynią kiszenia, ale kiszone ogórki póki co korzystam ile mogę od rodziców i teściów bierzemy, tak samo z kapustą kiszoną. Natomiast możemy kisić praktycznie wszystko. Możemy kisić kalafiory, brokuły, rzodkiewki, marchewki itd., itd. I tych opcji jest bardzo wiele. Ja mam również w mojej spiżarce, szczególnie teraz, takie gotowe, ekologiczne kiszonki. Brukiew kiszona, czarna rzepa oraz kiszony fenkuł. To co ważne, to jeżeli kupujecie kiszonki, to patrzcie, żeby to były rzeczywiście produkty kiszone, a nie kwaszone. Żeby tam nie był po prostu używany ocet. W takich kiszonkach najlepiej, żeby było to warzywo, to co kisimy, czyli tutaj na przykład fenkuł. I do tego po prostu woda, sól, dzięki której zachodzi proces kiszenia i ewentualnie przyprawy. Tutaj mamy akurat chrzan, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny, kminiek, liść chrzanu i czosnek. Wszystko z rolnictwa ekologicznego. To będą dobre kiszonki. Oczywiście jeżeli zrobicie je sami w domu, no to też w ogóle już będą super ekstra, ale ja na razie aż tyle czasu nie znalazłam, żeby jeszcze siedzieć i kisić, bo na razie budowa domu i wykończenie i tak pochłaniają mi za dużo wolnego czasu, a jeszcze praca. Także bardzo Wam polecam kieszonki. Dodatkowo oprócz tych właściwościach probiotycznych, one mają sporo witamin z grupy B, które będą wspomagały procesy trawienia białek czy tłuszczu, co jest bardzo ważne, szczególnie w procesie ketoadaptacji, bo rzeczywiście trochę nam się to jedzenie zmienia i trzeba zadbać o odpowiednie trawienie. Dodatkowo witaminy z grupy B zwiększają wchłanialność żelaza, czyli na przykład jeżeli mamy niedobory, mamy anemię i chcemy na przykład zjeść sobie jakieś podroby, czy to wątróbkę, czy po prostu mięso i zjemy to z kiszonkami, no to żelazo lepiej nam się wchłonie. Mamy tam witaminę C, która jest teraz pod kątem odpornościowym świetna. A, E, K. Są też elektrolity, czyli magnez, potas, wapń,
których, jak wiecie, potrzebujemy, szczególnie na adaptacji i w ogóle w ketozie, dostarczać sobie więcej. Również możemy to robić właśnie z pożywienia, z kiszonek. Także ja linki do tych kiszonych produktów, które możecie kupić sobie też przez internet, wrzucam Wam w opisie filmu. Zachęcam Was do kiszenia albo znalezienia dobrej duszy, która Wam coś ukisi takiego domowego. No i cóż, pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!